Lato i wakacje to czas niestety na wyrzucanie i pozbywanie się psów przed naszymi wyjazdami wakacyjnymi, ale też czas idealny na adopcję. Czy zobaczycie Państwo dzisiaj coś słodszego niż Olena? Może to być trudne do wykonania, bo Olena to jest tak przyjacielska suczka, 7-letnia, która kocha ludzi. Była psem domowym na 99%. Niestety Olena nie toleruje innych zwierząt, w związku z tym musiałaby być raczej jedynaczką. Ale po co nam ktoś więcej w domu, w którym Olena zapewni nam mnóstwo miłości? Ważne, żeby ona dostała również odrobinę uczucia, bo Olena jest fantastyczną suczką, jak widać bardzo przyjacielską, lubi myzianie wszędzie. Chyba nie ma takiego miejsca, gdzie Olenka by nie lubiła być czochrana. Lubi zabawki, no i uwielbia gonić koty. Olena, 7-letnia, czeka tutaj w miejskim schronisku w Opolu na swojego człowieka. Olga, przepiękna 4-letnia malamutka, która przyjechała do nas z Mariupola, no bo na Ukrainie dalej trwa wojna i niestety odczuwają to i cierpią nie tylko ludzie, ale i zwierzęta. Olga jest fantastyczną dziewczyną, przepiękną, bardzo dobrze ułożoną i jak zresztą sami Państwo widzicie, ona grzecznie stoi, pozuje, grzecznie chodzi na smyczy, a na dodatek jest przyjacielska właściwie dla wszystkich innych zwierząt. Koty są jej obojętne, natomiast na psy reaguje bardzo pozytywnie. No i przede wszystkim jest bardzo proludzka. Bardzo lubi być dotykana, głaskana. Ogonek nie przestaje pracować ze szczęścia, kiedy tylko pojawia się w pobliżu jakiś człowiek. I no, jest po prostu przepięknym psem. Myślę, że najlepiej by było, gdyby trafiła do osoby, która lubi spacery, rowery czy bieganie, bo może być fantastyczną partnerką do takich letnich, a właściwie nie tylko letnich, całorocznych wypraw spacerowych i sportowych. Czeka tutaj w schronisku na adopcję Olga, 4 lata, przepiękna malamutka. Pierwszy chłopak w naszej dzisiejszej prezentacji, Dante, który ma 9 miesięcy, jest totalnym szczeniakiem, chociaż może po wyglądzie tego nie widać, bo jest to Cane Corso, pies w typie rasy. Jak widać przepiękny, stróżujący, dający głos, jak mu się coś nie podoba, ale bardzo przyjacielski. No, dość silny pies, więc wiadomo, trzeba jeszcze nad nim trochę popracować, żeby ułożyć go, żeby nie szarpał. Jak widać, nie podoba mu się nasz operator, który, drodzy Państwo, wcale nie jest taki zły, ale psy mają swoje upodobania i gusta. Jak widać, trochę ciągnie, ale to jest wszystko do ułożenia, skoro jest to dziecko i ma 9 miesięcy. Siła może być trochę przeszkodą, bo samo skoczenie Dantego na nas czy na mniejsze dziecko no może skończyć się wywróceniem tej osoby. Dlatego być może na początek lepiej, żeby to były osoby rodziny bez dzieci lub osoby, które potrafią pracować z takim psem i w miarę szybko go ułożą. Maleństwo znalazło się w naszej dzisiejszej prezentacji. Maleństwo, ale z całkiem zacnym, dużym ego. To jest Kajtek, około 10-11-letni Candleberry, czyli rasowy kundelek. Ale Kajtek był bardzo kochany, całe życie mieszkał ze swoim panem i spał w pierzynkach. Niestety pan trafił do szpitala i ta historia jest po prostu tragiczna, bo Kajtek z pierzynek wylądował w schronisku, ponieważ pan w tym szpitalu zmarł. Kajtek jest psem bardzo przyjacielskim, nie jest duży, w związku z tym jest mniejszym problemem posiadanie w małym metrażu takiego psa, no i również wyprowadzanie, chociaż jak widać tutaj każdy pies w schronisku, kiedy wychodzi ze swojego kojca, jest tak podekscytowany, że po prostu szarpie i ciągnie. Ale jeśli Państwo byście przyjechali, wzięli Kajtka czy któregokolwiek z poprzednich piesków na spacer, to po chwili ten pies wycisza swoje emocje, bo one po prostu tęsknią za ludźmi, tęsknią za spacerami, nie mają tego. Ale Kajtek jest fantastycznym psem. Jest, co ciekawe, w tym wieku całkiem zdrowym psem. Nie ma żadnych zdiagnozowanych poważniejszych chorób, więc na ostatnie lata życia może jeszcze dać, oczywiście Kajtka życia, może dać jeszcze Państwu dużo radości. No i być fantastycznym kompanem do spacerów, gdzie mimo wszystko Kajtek jest mniej problemowym psem niż duży Dante, którego Państwo widzieliście przed chwilą. No jest psem bardzo radosnym, bardzo pozytywnym i no czeka tutaj na swojego człowieka i na swój dom. Można tutaj przyjść,
wyjść z takim psem na spacer, odwiedzić, pooglądać i zadecydować, czy chcemy mieć przyjaciela, który będzie nas kochał bezwarunkowo na całe życie, bo tutaj w miejskim schronisku dla bezdomnych zwierząt jest ich mnóstwo.